Cześć, witajcie w nowym dniu. Jest godzina 7 rano. Wstałem dla was przed 6. Filmy, dwa filmy zmontowałem, także jedną publikację publikuję. Z reguły poniedziałek, środa, sobota, żebyście mieli trochę przerwy. Przed urlopem mówiłem sobie, że nagram materiały i dopiero będę publikował po powrocie. No ale jednak ja jestem taki, że wstaję wcześniej, że ona śpi. Nie śpi do bóg, bo nawet jakieś 8. Także ja mam czas dla siebie taki. No i ten czas poświęcam dla was praktycznie, no bo dla was montuję te filmy. Wiecie co, tu fajne jest, już na 7 rano, cisza, spokój. Gdyby nie ta ruchliwa ulica, tutaj koło nas akurat. Naprawdę fajnie, cisza na morzu. O, zobaczcie, może będzie widać. Na morzu cisza, żadnej łódki, nie ma fal. Jest piękna pogoda. Tylko że te samochody tutaj jeżdżące, no to troszeczkę jednak jest denerwujące, ale my już się przyzwyczailiśmy do tego. Jakie plany na dzisiejszy dzień? Jeszcze włosów nie zrobiłem, jak pazio pewnie wyglądam, ale nieważne. Jaki plan na dzisiaj? Na chwilę obecną to planujemy iść na plażę, nic więcej, ale wieczorem chcemy pojechać sobie do Zadaru, znaczy wieczorem, później popołudniem pojechać do Zadaru, zwiedzić tam stary rynek, miasto i wieczorem zobaczyć, posiedzieć przy tych organach wodnych i przy solarach. Także takie plany na dzisiaj, wieczór w Zadarze. Czy z kolacji jak zjemy w Zadarze, czy nie zjemy, zobaczymy co i jak. Bez planowania, bez napinania, bo ja mam urlop. Także tak to plany na dzisiaj wyglądają. A co będzie, to zobaczycie zresztą sami. Tak jak wam mówiłem, rano ruszamy do Zadaru, mamy godzinę 17, także pochodzimy sobie tam po starówce, posiedzimy trochę, pobłąkamy się, później pójdziemy na te organy wodne zobaczyć, zobaczymy sam jeszcze. A teraz wam pokażę, mijamy właśnie po mojej tej lewej stronie, będzie widać, tu jest tak zwana ta Wyspa Miłości. Na tą wyspę, zaraz zobaczycie, na tą wyspę, żeby się dostać, trzeba łódką. O, to jest ta wyspa tym wielkim garbem. Podejrzewam, że to jest ta. To jest Wyspa Miłości. Wyspa Miłości. Dlaczego Wyspa Miłości? Dlatego, że ona jest w kształcie serca. Tego nie widać może z lądu. Ale o, tu macie informacje. Good bless you, welcome. Oto Cupid Island of Love. I ta wyspa jest w kształcie serca. Tak to wygląda. A można dopłynąć łódką, pontonem, czymkolwiek. Aczkolwiek wyspa niezamieszkana jest i tam nie ma żadnego baru, nie ma nic, tak po prostu. Taka atrakcja, taka informacja dla was dodatkowa. Jesteśmy w Zadarze, udało mi się kupić bilet, zaparkować. Na razie mamy takie te łódki. No tam jachty już takie są olbrzymie. Tam jakieś szybkie takie. Idziemy później na miasto i zobaczymy te organy. Ja wam wspominałem. No tutaj tętni życie. A z drugiej strony tam mamy, z drugiej strony tam jest stary rynek, także idziemy na stary rynek. Taka brama jest, taką bramą wchodzimy i idziemy tam na starówkę. Ludzi jest troszeczkę, także trochę mamy ludzi. Także, ale nie ma żadnego tłumu, żeby takie tłumy były. Święty Kresywana, jakiś pomnik. Tu jest zameczek i wieża. Na tą wieżę wchodziliśmy? Nie, czy tu wchodziliśmy? Na tą wieżę wchodziliśmy wtedy. Na tą wieżę można było wejść, na samą górę. Nie wiem, czy teraz można wejść też, bo tu otwarte, ale czy jest, remontują chyba tam coś. Tak to wygląda. Tutaj są takie uliczki. Dopiero życie będzie tętniło wieczorem. Dużo mniej ludzi. Sorry. Ale co? Wpadł na mnie, nie ja do niego. Zobaczcie, jak ładnie z daleka widać tą wieżę. Można tą górę wejść.
Ja byłem w zeszłym roku, czy dwa lata temu tam na górze, także no, w wcześniejszych filmach pewnie możecie znaleźć gdzieś. I teraz idziemy tam wzdłuż i pójdziemy do portu, sobie dojdziemy. Świat żelków. Zegar. Najlepiej przyczaić się przy jakiejś wycieczce, wtedy będzie można posłuchać co mówi ciekawego i wtedy nie można zrozumieć o co chodzi. Nie wiem, co to, czy jakieś ruiny zachowane, czy nie. Nie mam pojęcia. Kolumna została jakaś. Jedna. Ostatnia. Mamy jakąś wieżę. Jak zaraz? Zobacz, to jest wieża. Tutaj na rynku, nie? Słuchaj, mama ma wyjścia, my nie mamy wyjścia, więc teraz. W zeszłym roku tutaj na tej całej promenadzie było pełno restauracji, różnych takich straganików, nie straganików. W tym roku pustki, tam dopiero dalej coś tam widać. Także bardzo jest w tym roku mało, przez to mało osób. Tam już nic nie ma. I sirena jest. Zbiera na studia i mamy straganiki i kukurydza znowuż. Kukurydza na plaży prześladuje. Codziennie przychodzi gościu i kukurydza. Jest ta łódka z dnem szklanym. Można sobie wycieczkę wykupić i płynąć sobie i całe dno widać. Piotrek, specjalnie dla ciebie udało mi się kupić ten miód z orzechami, mnie prosiłeś. Specjalnie dla ciebie. Teraz zaczynają się straganiki. Także można różne rzeczy pokupować sobie, pamiątki do pamiątki, pierdoły. Miody, nie miody. To są zegary z kamienia. Szukiwane drzewka szczęścia, własnej roboty. Idziemy. Już słychać organy jak grają, ale podejdę bliżej, wtedy zobaczycie dokładnie. No, zaczyna słońce grzać. Dzisiaj nie ma żadnego większego statku tutaj. Także nie widać tego, ale zejdziemy sobie tutaj w dół. To usłyszycie sobie tą muzykę, bo tu organizm polega na tym, że ta woda wpływają, są takie tunele. Woda wpływa i wydaje melodię. O. Tu są otwory i tymi otworami wychodzi melodia. Są większe fale, to więcej słychać. Zobaczcie, jakie ładne słońce. Piękne. A tam jest cały Zadar, całe miasto. I tam są też solary. Pójdę wam, nagram, póki jeszcze nie ma ludzi tam.
później będą ludzie na tym stali na pewno, bo tak się robi ciemno. One się teraz doładują, jest ciemno, później wydają światło. Nie jest takie światło, jak już myślałem pierwszy raz, że to tak rzeczywiście w górę, ale takie punkciki się świecą. Pokażę wam zaraz, jak dojdziemy. O, tu pani pozuje. Stałem na jednej nodze. Ja nie będę pozował. W zeszłym roku tutaj był duży taki rejsowy statek. W tej chwili nie ma. Tam jakiś chyba płynie. Może nie taki duży. Ale chcę wam pokazać te, właśnie te solary. I one tymi światełkami sobie świecą. W tej chwili nie widać nic, żeby świeciło. Ale tak one wyglądają. I one się naładują, to one świecą. Tak to wygląda. Pokażę wam, chociaż będzie ciemno. Jaki jest tego efekt. I jest jakiś plac większy. Idziemy teraz na jakieś piwko się napić. Pokazałem wam te organy, a później te, jak jeszcze zdążymy, bo do 20:30 mam bilet, ja coś tam może przedłużę, te solary chcę wam pokazać, jak świecą. Szału nie ma, no. Ja myślałem, że to bardziej coś będzie zachwycającego, ale pokażę wam, zobaczycie. Tutaj artyści się pokazują swoje umiejętności. O, takie drzewko na przykład. Albo takie obrazy. Wszystko ręcznie robione. A z tej strony wam pokażę, jak to wygląda. Się robi taka szarówka, ale niestety muszę iść do auta i się zbieramy. Także no, innym razem wam pokażę te solary. Albo w internecie sobie zobaczcie sami. A tymczasem tu są te brama wyjściowa. Tak wygląda, także zobaczcie sobie w ten sposób. Tu już się kończy życie, tam praktycznie na całej promenadzie jest życie teraz. O, tu w uliczkach siedzą w restauracjach. Także my już kończymy na dzisiaj i do zobaczenia w następnym filmie. Dojechaliśmy jeszcze do Sukusanu, bardzo powrotnej. Pokażę wam, jak to więcej życie w nocy wygląda, a jutro przyjadę za dnia i pokażę wam, jak to wygląda w ciągu dnia. Także jesteśmy w Sukusan, miejscowość. Plusem to, że miejsca parkingowe z reguły są wolne dla elektryków. Jakbyś miał tych pojazd elektryczny, to mógłby się naładować. O, proszę bardzo. Także jest możliwość naładowania auta elektrycznego. Są dwa miejsca parkingowe. Tam są jakieś mury. Ale to będzie widać jutro, wam pokażę z rana. Przyjadę tutaj za Biednego i zobaczymy, co tam jest. No, ładne miasto widać. I życie tętni. I magnesy może zobaczymy. Na lodówkę następne. Zobaczymy, czy tu mają. Mają tu też jakieś. To jest to fajne. Nie? Fajne. Nie wiem. Są pojemniczki na oliwę. Takie lakarawki, kufelki. No i jest dużo rzeczy ciekawych. To będzie. Ale my to właśnie nie ma tym mówię. Kibiszki, popielniczki. Jest wszystko.